Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko do sprawozdania Komisji Obrony Narodowej zawarte w druku 749 do projektu ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy Kodeks Morski. Uchylenie dekretu z 51 roku nie budzi wątpliwości mojego klubu. Ten dekret w praktyce był wykorzystywany dla obszarów umocnionych na terenie Półwyspu Helskiego oraz Redłowa, Sobieszewa, Kępy Oksywskiej, Westerplatte i okolic. No, w praktyce wiemy, że rejon umocniony Helu jest już zjawiskiem muzealnym, a port wojenny został wystawiony na sprzedaż, a więc żadnych walorów obronnych w tym momencie ten obszar w praktyce już nie posiada. Zgadzam się z panem posłem Chmielowskim, że no, trzeba było zauważyć ten fakt wcześniej. No, natomiast reszta dotyczy otoczenia portu wojennego, między innymi na Oksywiu. Jak rozumiem, inne przepisy w innych ustawach zawarte pozwalają utrzymać rejon portu jako teren zamknięty. No, Westerplatte też jest terenem muzealnym. Przy okazji jedna obawa i troska. Mamy wrażenie w ostatnim czasie, że brak nakładów na modernizację marynarki wojennej może spowodować, że całość obrony polskiego wybrzeża może mieć charakter w niedługim czasie muzealny. Te problemy, które istniały z finansowaniem korwety Gawron, no i brak w praktyce działań w ostatnim czasie na rzecz modernizacji marynarki wojennej powoduje, że oprócz rejonów umocnionych, które przeszły już do historii może przejść skuteczność obrony wybrzeża naszego kraju. To pod rozwagę ministra obrony narodowej poddajemy. To uchylenie dekretu jest zawarte w artykule 1 projektowanej ustawy. W artykule 2 mowa jest o kodeksie morskim i proponuje się zmianę brzmienia artykułu 283 paragraf 1, który mówi o tym w nowym brzmieniu, że wydobywanie mienia wojskowego lub przysposobionego do celów wojskowych wymaga zezwolenia właściwych organów wojskowych. Jak rozumiem, ten artykuł jest potrzebny w nowej formie, chociaż z uzasadnienia, panie ministrze, można mieć wątpliwości, ponieważ w uzasadnieniu pisze na stronie 2, że z uwagi na to, że uchyla się przepisy o obszarach uznawanych za szczególnie ważne dla obrony kraju, nie ma już potrzeby wydawania przez właściwe organy wojskowe zezwolenia na wydobywanie przez właściciela mienia w tych obszarach. Ta część uzasadnienia może być lekko myląca. Jak rozumiem, autor miał tu na myśli, że na obszarach do tej pory umocnionych, tak jak w całym pasie wybrzeża, będzie teraz obowiązywać jednolita regulacja, że uzyskuje się jednak zezwolenie organów wojskowych na wydobywanie sprzętu wojskowego. Ale dla czystości sprawy proponowałbym poprawić tą część uzasadnienia, aby nikt nie miał takich wątpliwości. Reasumując, Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz zmianie ustawy Kodeks Morski i postulujemy jednak poważne zajęcie się marynarką wojenną. Dziękuję bardzo.